Witajcie moi kochani. Na początku tego materiału chciałem wam wszystkim życzyć w tym nowym roku wszystkiego co najlepsze, zdrówka i oby ten rok był lepszy od poprzedniego. A teraz moi kochani przejdę do materiału, w którym taki luźny materiał, w którym poruszę kilka kwestii. Pierwsza kwestia. Od początku tego roku moi kochani zakupy od jakiegoś pułapu, jeszcze to liczę, że tam będzie 150 zł czy 200 zł, wysyłka będzie gratis. Oczywiście nie mówimy o jakichś maszynach, no bo to raczej nie wchodzi w grę, ale powiedzmy tak czy tak 90% wysyłek, które wysyłam do was, będą, tak mówię, za darmo, pewnie od jakiejś granicy, żeby to jakoś było, powiedzmy, opłacalne. Druga sprawa, bardziej już taka robocza, nazwijmy to. Zobaczcie moi kochani na ten urywek. Zagruntowane podłoże częściowo, bo zrobiłem test, to jest tynk cementowy, a druga część jest tylko wtarłem. Tam widać taką minimalną różnicę między tyłem tej izolacji. W jednym miejscu tak jak gdyby bardziej tego piasku jest, w drugim mniej. Przy czym oczywiście nie szlifowałem, no bo z reguły tynk tradycyjny nie szlifuję, tylko powiedzmy zmiotłem i ograciłem wystające elementy, jakieś tam powiedzmy nacieki, jak tynkowali sufit, to mleczko ściągłem i tyle. Przy czym tak jak mówię, częściowo zagruntowałem. Z reguły się nie gruntuję pod dwuskładnik, ale tu akurat zagruntowałem, gdyż wyjątkowo to podłoże jest takie dziwne. Dajcie znać, czy mieliście jakiś przypadek podobny. A ja też z mojej strony oczywiście, jak rozwiążę ten problem, czy zastosuję inną technologię, też o tym wam oczywiście powiem. To jest ta kolejna kwestia. I następna rzecz. Zobaczcie moi kochani. Nowy rok. Może jakieś, nie wiem, dotacje. Ktoś się nosi z zakupem maszyny wodnej. Moi kochani, Wertek, Wandeli, to nie są automaty kompletne, 120, będą moi kochani u mnie do waszej dyspozycji. Stwierdziłem, mam pomysł oczywiście, żeby jakoś tam powiedzmy zarobić, no bo to jest jednak, te maszyny moi kochani są zakupione przeze mnie, także ja nie otrzymałem czy też od firmy Wertek, czy od dostawcy, tak samo Wandeli. To są moje kupione maszyny i po prostu postanowiłem, bo jest odwieczny dylemat, która maszyna, tak? Zapraszam do siebie, może ogarnę miejsce obok, poszerzę, bo widzicie, że tu jest mało miejsca. Człowiek inne miał plany, a życie pokazało swoje. Przygotuję w swoim czasie miejsce, ale nawet jakbyś chciał dzisiaj, jest tam miejsce w tym garażu. Położymy płytkę na jedną maszynę, czy na drugą maszynę, wyrobisz sobie zdanie. Każda maszyna ma jakieś plusy, minusy, zresztą chyba jak wszyscy i wszystko, także przed zakupem zapraszam do siebie, wydaj to 100, nawet 200 zł na paliwo, umów się w sobotę, przyjedź, tak jak mówię, ta maszyna i zarówno jak i druga jest do twojej dyspozycji. Ocenisz wtedy, która dla ciebie jest lepsza, czy cena przemawia, czy nie wiem, ciężar przemawia, czy cokolwiek. No nie chcę, tak jak mówię, mówić, co jest lepsze, co jest gorsze. Tą maszyną nawet widzieliście już pewnie, jak jeszcze nawet sklepu nie miałem, testowałem maszynę, ciąłem, miałem ją na budowie od Werteka. Tą maszynę mam od niedawna, zamierzam ją na którąś budowę wziąć, żeby po prostu sobie wyrobić jakąś opinię. Prosta sprawa, zadajecie mi jakieś pytanie, mam jakąś tam chociaż wiedzę na ten temat. Na temat Werteka oczywiście już mam wyrobione zdanie, mam opinię i tyle. Jeszcze raz zapraszam do siebie na testy. Masz swoją płytkę, przywieź, rzucimy na którąś z tych maszyn, założymy taką samą tarczę, żebyś po prostu miał typowo taką opinię, czy wydać powiedzmy to 7000 czy 6.
Kolejna kwestia, jak pewnie zauważyliście, na budowie ostatnio miałem przystawkę wibracyjną. Materiały na YouTube są oczywiście z tej przystawki, więc przystawki wibracyjne czy też wibratora, więc nie będę mówił, ale tak profilaktycznie, tak to wygląda w zestawie. Potężna maszyna, fajnie mi się pracowało. Może będę miał też jakieś tam przyszłości te właśnie wibratory od Vertecka. Niestety na obecną chwilę ja chciałem, żeby mieć dwa, żeby to nie było tak, że no nieważne, nie są dostępne, dlatego polecam, jest godna uwagi. Oczywiście kupisz u mnie, wspierasz mnie, moje projekty, kupisz u sąsiada, bo ma sklep, tak czy tak jest tego warta. I druga sprawa, moi drodzy, człowiek po prostu najadł się kurzu bardzo dużo i taki mały, oczywiście szlifierka to jest jak gdyby nie należy do zakupu, to jest w zasadzie każdą jedną tu szlifierkę możecie założyć, ważne żeby miało osłonę. Takie triko od mechanika, co się nazywa, o właśnie tutaj widzicie, popatrzcie, ważne jest, że musi być, może gdzieś to tu postawię, bo tak zrobimy, zróbmy to tak. O, zróbmy to tak, będzie mi prościej. Dysk z rzepem, moi kochani, musi być po prostu ten grubszy, nie może być najcieńszy, bo jak zakręciłem, mam te cieniutkie, te zwykłe, tam po chyba dwie dychy czy trzy dychy, już nie pamiętam, one po prostu nie wystawały za obrys, widzicie to? O to mi chodzi, nie wystawały za obrys tego. Naprawdę szlifowałem teraz te płyteczki, odkurzacz i naprawdę jest to piękne, piękne szlifowanie, bezpyłowe. Wierzcie mi, to 100 parę złotych kosztuje, tak samo mogę to polecić z czystym sumieniem, jest to warte uwagi. A zwłaszcza jak się robi w zamkniętych pomieszczeniach, teraz jak się na zewnątrz robi piękne lato, jest możliwość wyjścia na balkon, jeszcze pół biedy, ale w środku, wierzcie mi, szlifowałem to 120, praktycznie to większy pył jak się chodzi robi niż z tego szlifowania. Nie było, moi drodzy, już tak kończąc ten materiał, nie było jakichś materiałów przez ten okres świąteczny, postanowiłem troszkę odpocząć, ale oczywiście odpocząć może od łazienek, bo roboty mamy w brud, tak czy tak, obowiązki też w domu jakieś człowiek ma. Jak nie jestem zwolennikiem, moi drodzy, gór, chodzenia po gór, robiliśmy porządki w lesie, zobaczcie takie ujęcie pięknego widoku na Tatry, jak gdyby tyłem do Babiej Góry, o tak to określę. Zobaczcie takie ujęcie zrobione z telefonu, krajobraz, śniegu jeszcze jest, ale niedługo go nie będzie, osobiście nie przepadam, ale żeby nie było, są miłośnicy, więc niech tego śniegu troszkę jeszcze zostanie przez jakiś czas. Dobra, moi drodzy, zapraszam Was na kolejne materiały, ale to już myślę z inwestycji, więc kończąc ten materiał, tak jak mówię, zapraszam, przyjedź, potestuj, nie tylko to, bo ale o tym po tym w swoim czasie. Zaczynam od maszyn, zapraszam Cię, widzu, drogi kliencie, przyjedź, potestuj, wyrób se zdanie. Tak samo do przystawki tej wibracyjnej czy też wibratora, tak jak mówię, jest naprawdę warta uwagi. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że będę to porównywał do tej przystawki wibracyjnej Vertecka, ale jak na przykład przyjedziesz, będziesz miał też obraz, bo o to mi chodzi, że jak kupisz u mnie, żebyś wrócił do mnie za miesiąc, za dzień, za dwa, za pół roku, nieważne, widzisz po prostu, co kupujesz. Tyle, moi kochani, oczywiście nie tylko widzisz, ale masz możliwość przetestowania, tak samo ta przystawka, płytka, można potestować. To tyle, moi kochani, jeszcze raz wszystkiego w tym nowym roku. Trzymajcie się i cześć.